Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Skąd się wziął koronawirus 19, panika 19? No, Joe Biden zdecydowanie myśli, że to nie jest Joe Biden, Joe Beijing Biden zdecydowanie myśli, że to nie jest chiński wirus. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Prezydent Biden zatrzymał to wychodzenie Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia. Kiedy to zrobił? Pierwszego dnia swojej kadencji. Już nie mógł wcześniej, nie mógł później pierwszego dnia, czyli kiedy ludzie nazywają go Joe Beijing Biden, no to chyba coś jednak mówi. Jego wyjaśnienie jest takie, że w zasadzie międzynarodowe instytucje i reformowanie tych międzynarodowych instytucji, no to musi się zacząć od środka i nie będzie osiągnięte przez to, że powiedzmy Ameryka opuści tą organizację, czy że Ameryka nie będzie dawała pieniędzy na tą organizację. No ale ta teoria niedługo będzie sprawdzona. Ogólnie rzecz biorąc, no to wygląda na to, że Chiny robią świat w bambuko. Robiły, robią i będą robiły. Chiny mają totalną kontrolę nad Światową Organizacją Zdrowia, niestety. No i tak właśnie to określił Donald Trump w zeszłym roku, kiedy powiedział, że Ameryka się wycofuje, że za dużo płaci pieniędzy, że za mało ma do powiedzenia, że Chiny po prostu opanowały to wszystko od środka. Ten główny dyrektor generalny Tedros Ghebreyesus, no on jednak całował, płaszczył się i łasił w sumie do Chińczyków cały czas, łasił się, no i całe to, jak reagowali i co robili Chińczycy. No on to określał, że to było imponujące działanie, no i że on nie ma słów na to, jak dobrze Beijing to robił. A w międzyczasie co Beijing robił, co komuniści robili? No komuniści niszczyli te wszystkie próbki, te wszystkie możliwe wirusy, które powinni trzymać, zatrzymać. No mieli narzędzia, żeby to robić. Neutralizowali wszystkich tych, którzy się pytali, co się dzieje, albo mówili, co się dzieje, bo wiedzieli. No i rozsiewali najróżniejsze teorie spiskowe. To także to był jeden wielki bałagan. Urzędnicy organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, no tak nie publicznie, tylko tak prywatnie, no to zastanawiali się, co robić, tak, co robić, no ale sobie wykombinowali, że jednak komunistyczna partia Chin będzie mniej współpracowała, jeżeli byłaby bardziej skrytykowana, no i Światowa Organizacja Zdrowia nie krytykowała Chińczyków, cała te ta powściągliwość i można powiedzieć powściągliwość w tym, co względem Chińczyków, to i tak to nic to nie pomogło, bo Chińczycy zrobili to, co mieli zrobić. Później grupa naukowców pojechała w lutym 2020 roku, no czyli powiedzmy już rok temu tam, kiedy szanse na znalezienie, co tam się w sumie zdarzyło, no były wysokie, tak? No to był rok temu, to był sam początek, ale jednak Chińczycy, partia komunistyczna krępowała to wszystko, utrudniała im działanie, także cała ta grupa, no nic w sumie nie zostało osiągnięte. To wszystko się ciągnęło przez całe lato, jesień, zimę 2020, no i teraz ostatnio właśnie znowu grupa ma jechać. Tedros powiedział, że będą sprawdzali. No ale co można sprawdzić po jednym roku, tak?
po jednym roku to już tam nic nie ma. No i wyszmarował taką bardzo, bardzo notatkę bez jaj w sumie, bardzo bojaźliwą, że troszeczkę narzekał, że jednak te przesunięcia w czasie i te opóźnienia, no to jest bardzo rozczarowany, tak? Chłop bez jaj. Chiński minister spraw zagranicznych powiedział, że wszystkie te grupy badaczy są witane, no i że będzie wielka i mocna i silna współpraca. No jak zwykle oszukiwanie i chęć przypodobania się, ale to robią, co robią. To tak jakby ten Murzyński O.J. Simpson, co zabił swoją byłą żonę parę lat temu, co tam była ta afera z tą rękawiczką, która nie pasowała, to tak jak on mówił, że najważniejszym celem w jego życiu to jest znaleźć mordercę jego byłej żony. No i tak mniej więcej Chińczycy się zachowują. Środki przekazu piszą, no i opowiadają z najróżniejszych raportów, że jednak Światowa Organizacja Zdrowia została zmuszona do tego, żeby wszyscy ci badacze, co mieli badać tą sytuację w Chinach, no to byli Chińczykami. No to także jak już nie ma ludzi spoza Chin i Chińczycy to robili, no to co to jest za wartość, tak? Szczególnie, że jest taka kontrola. No cała Światowa Organizacja Zdrowia nie dostanie żadnego raportu, dlatego że wszelakie badania dotyczące tego COVID-19 nie mogą być opublikowane bez zgody partii komunistycznej. No i tu się całe te koło się zamyka. Organizacja, no co oni mogą zrobić? No, poza tym Chińczycy to akceptują wszystkich tych członków na tą misję, no i tak samo ustalają cały program. Także są pod kompletną kontrolą. Cała ta grupa, która tam jedzie, nie spodziewa się za dużo, słusznie zresztą. Mają nadzieję, że będą rozmawiać z tymi naukowcami, z tymi ludźmi pracującymi w tych ośrodkach badawczych, rozwojowych i tak dalej. No i że może się zorientują, jak to wszystko przeskoczyło z tych zwierzaków na ludzi. Ale rezultaty no to nie będą za bardzo dobre bez dostępu do dosyć głębiej, bez dostępu do tych próbek, których nie ma, bo zostały zniszczone. Jakby były próbki, no to naukowcy mogliby mniej więcej popatrzeć, ocenić, wyliczyć i zorientować się i co tam się działo i jak długo to się wszystko rozchodziło w tych Chinach, zanim była ta totalny jakiś taki wybuch. W tych ostatnich dniach sekretarz stanu, czyli minister spraw zagranicznych, czyli Mike Pompeo, powiedział, że Waszyngton wierzy, że paru naukowców z Instytutu w Wuhan, Instytutu Badania Wirusów, no po prostu tam przeskoczyło to jakoś, no i zachorowali. I to było na jesieniu 2019 roku. Sporo przed tym, kiedy dostało się to do wiadomości publicznej. No i oni mieli symptomy takie właśnie jak COVID-19, jak te wszystkie sezonowe choroby. No i Pompeo powiedział, że Światowa Organizacja Zdrowia powinna w zasadzie zbadać połączenie tego do chińskiego wojska, do grupy zajmującej się tą bronią biologiczną. No i to było to, że jest tam jakieś połączenie. Ci ludzie, którzy tam jadą, to no, chcą się czegoś nauczyć, tak? Chcą się nauczyć tego, jak temu zapobiec, skąd to się wszystko wzięło. No, ze strony naukowej, no to cena była taka duża, to wypadałoby się dowiedzieć, co to
jak temu zapobiec, jak leczyć i tak dalej, i tak dalej. No, w Europie, w Ameryce koszty są po prostu nieprawdopodobne. Beijing w sumie to ma w nosie prawdę i bardziej pilnuje tego, cały ten obraz Chin w oczach Chińczyków, nie za bardzo się przejmuje obrazem Chin poza Chinami, no bo oni kontrolują, tam nie ma Google, nie ma Facebook, nie ma najróżniejszych rzeczy. To wszystkie są kopie w tych platform społecznych i są one w rękach komunistów. No i oni pilnują swojego rynku, no i pilnują swojej polityki, pilnują tego jednopartyjnego systemu i stan zdrowia swoich obywateli, no to nie jest w tym wszystkim najważniejsze. Tak jak Chińczycy no mają tą swoją szczepionkę, oni robią to bez modyfikacji genetycznej, oni to robią podobnie jak grypa, no to zaszczepiają, na jajkach to robią, no w sumie to jest taka no tak samo jak i na gruźlicę, zaszczepiają ten wirus w jajkach i to wszystko się rozrasta, później rozmnażają. W Europie Pfizery i te Moderny, no to oni modyfikują te genetycznie te rzeczy. Ciekawe jest, że wszyscy ci, co biegną, żeby dostać się szczepionki modyfikowane genetycznie, nie zjedzą modyfikowanego jabłka czy ziemniaka, no ale to poza tym, no chińska propaganda chiński system wybrał tanie szczepionki, no bo to są centowe, rozwijane na tych jajkach, to są po parę centów. Wydajność też jest tam 50-60%, nie jest najwyższa, no te modyfikowane genetycznie są lepsze. No i dlatego propaganda chińska atakuje te zachodnie szczepionki, no bo mówią, że to też nie jest tak dobrze. Również wykorzystują na przykład Francuzi publikują tam te różne dane, kto gdzie był chory, no i Chińczycy chcą udowodnić, że w zasadzie to ta korona była we Francji wcześniej niż była w Chinach. Trudno się dostać do danych statystycznych w Chinach, ale Chińczycy dostają się do danych statystycznych we Francji. Tak samo atakują Amerykę. No, mówią, że w sumie to Światowa Organizacja Zdrowia to powinna pojechać w Ameryce do Instytutu Wojskowego w Fort Detrick. No to właśnie w tym Fort Detrick no to jest no też wojsko i też ma ten departament broni biologicznej. Ruscy jeszcze zanim Soviet Union ZSRR nie upadł, no to też właśnie mówili, że to właśnie w tym forcie Detrick, to tam się zaczął HIV i AIDS, wyskoczył stamtąd. No i teraz Chińczycy mniej więcej mówią to samo, że wojsko amerykańskie wyskoczyło stamtąd, korona jako broń biologiczna. No przepraszam. Organizacja Światowa, no co oni mają robić? No oni mają, nawet jeżeli by przyjechali do Ameryki, do Fort Detrick, no to przypuszczalnie by ich tam wpuścili. W Chinach na pewno ich nie puszczą. Zespół Bidena, zespół Beijing Bidena, no to obiecał, że Stany Zjednoczone zaczną znowu współpracować bardzo, bardzo z Organizacją Światową Zdrowia i z innymi międzynarodowymi organizacjami. No ale jeżeli Ameryka, jeżeli Stany Zjednoczone wróciły z powrotem do Organizacji Zdrowia Światowej, Organizacji Zdrowia, no i nie zrobi niczego, żeby sprawdzić, co się stało w tych Chinach, jaka jest prawda, żeby tam dostać się dogłębnie, o co to w tym wszystkim chodziło, no to Trump miał rację, tak?
Joe Biden po prostu wróci, amerykańscy podatnicy zaczną płacić znowu podatki na budżet tej budżetówki, tych obiboków, no a kontrola będzie w Chinach, tak, w Chinach i Ameryka nie będzie miała żadnej korzyści z tego, także, że to jest pierwszy dzień Bidena, Joe Biden pierwszego dnia właśnie takie rzeczy uskuteczniał. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla konserwatystów, zdrowia dla normalnych, zdrowia dla wszystkich, którzy myślą konserwatywnie, Bóg, honor, ojczyzna, raczej nie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, tego rodzaju rzeczy, no to są ważne w życiu. No i teraz słowo dla polskich komunistów w Ameryce, którzy głosowali na Bidena. No widzicie, na kogo głosowaliście, tak? Joe Beijing Biden, on po prostu jest w kieszeni Chin tak głęboko, że z powrotem wraca do Światowej Organizacji Zdrowia bez planu, czy bez wymagań, czy bez żądań na wyjaśnienia. No te wyjaśnienia, no to powinny być. To nie jest tak lekko, to nie powinno tak się to odbyć, szczególnie, że Ameryka straciła miliardy, teraz Chiny produkują wszystko, co tylko mogą, nie są zamknięci. Ameryka cały czas jest zamknięta w tych wszystkich socjalistycznych stanach, jak Kalifornia, to tam już po prostu im odpiernicza. Teraz mają być mistrzostwa w futbolu amerykańskim, no to urzędnicy zabraniają śpiewania i krzyczenia na spotkaniach takich sportowych, żeby to się nie rozprzestrzeniało. W barach nakazują usuwanie telewizji i tak dalej, no to ta chęć złapania tej władzy jest po prostu nieprawdopodobna. I wy polscy komuniści głosowaliście właśnie na takiego człowieka jak Biden, no i na Kamalę Harris. Kamala Harris, której się mylą się miny polowe z kopalniami. No to już jest makabra. Zdrowia dla normalnych.